przeniesienie PPL do CPK może wzmocnić tą szkodliwą działalność i doprowadzić do tego, że porty regionalne na trwale możliwość generowania zysków, generowania dodatniego wyniku finansowego, co w oczywisty sposób zagrozi funkcjonowaniu całego rynku lotniczego w Polsce. Ten projekt ustawy może doprowadzić do katastrofy portów regionalnych. Znaczy jest dokładnie odwrotnie w stosunku do tego, co powiedział pan poseł, prawie każdej tezy. Jeżeli mówimy o tym rozwoju znakomitym portów lotniczych lokalnych w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, bez żadnego CPK, znacząca część z nich jest trwale deficytowa, z tym całkiem pokaźna liczba generuje straty od kiedy powstała. I ja się dziwię, że w tak bardzo łatwy sposób tutaj rząd przechodzi do tego, że właśnie te porty, które tak dobrze sobie radziły do tej pory, chce de facto zniszczyć, mając na uwadze właśnie tą jedną, jedyną inwestycję, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Absolutnie domagamy się odstąpienia od tych planów. Ja stawkę dotyczącą skreślenia artykułu pierwszego i przypomnę, że te działania zmierzające do uszczuplenia możliwości funkcjonowania portów lotniczych regionalnych już trwają, panie przewodniczący, bo przecież Modlin to nie jest przypadek, a ostatnio port lotniczy w Katowicach dostał nakaz wzmocnienia lotniskowej straży pożarnej w sposób odbiegający od przepisów europejskich, co trzeba tutaj też jasno powiedzieć. To jest przygotowanie do tego, żeby port lotniczy w Katowicach utracił możliwość generowania dodatniego wyniku finansowego. I te wszystkie działania widzimy. Mieszkańcy naszych regionów to widzą. Nie ma na to zgody, żeby niszczyć porty regionalne. Dlatego domagamy się skreślenia artykułu pierwszego i odstąpienia od tego szkodliwego pomysłu. Bardzo proszę o poparcie tej poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam głos przeciwko tej poprawce, panie przewodniczący, dlatego że uważam, że to nie powinno być 24, tylko co najmniej 36 miesięcy. Dlatego że argument podnoszony przez pana ministra na tej sali był taki, że to rujnujące porty regionalne rozwiązanie jest związane z tym, przepraszam, dokończę, tylko jest związane z tym, że regionalne porty stracą dochód z Okęcia, tak? A rozumiem, że z Baranowa przez te następne 3 lata żaden samolot nie wystartuje, więc myślę, że to powinno być 3 lata, a nie nawet. Czy jest z sali głos przeciw wobec tej poprawki? Znaczy, pan poseł chciał się jeszcze odnieść, a ja chciałam zabrać głos panie przewodniczącemu. Była omówiona, było stanowisko rządu, nie ma głosu przeciw. Głosujemy. Ale chciałam się odnieść do poprawki. Nie musi się pani odnosić. Ale głosu za nie było, jest poprawka i jest głos przeciw. Jest głosowanie. Ja chciałam zgłosić. A pani głos będzie przeciw tej poprawce? Nie, tak? Głos za. Nie, no to już było przedstawione. Głosujemy. Oprócz jedno uzasadnienie, że wybory mamy za rok, a te miesiące przechodzą poza termin wyborów z nadzieją opozycji, że wygra wybory i zlikwiduje. I to nadzieja płonna, obrońcy lotniska w Berlinie są tu silnie reprezentowani, ale po co ten komentarz? Berlin ma dużo, no bo jest lotnisko w Berlinie, po co ma być CPK?